Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, Panowie Generałowie. Mam kilka pytań do Pana Ministra. W sprawie wycofywania Polski z Afganistanu zostało już na tej sali wiele powiedziane. Ze swojej strony chciałbym krótko nawiązać do kilku najważniejszych z punktu widzenia polskiej armii kwestii dotyczących wycofania z Afganistanu. Takich jak ewakuacji polskich żołnierzy, który z trzech wariantów zostanie wybrany, panie ministrze, czy kwestii sprzętu, jaki zostanie przekazany stronie afgańskiej, czy złomowany. Przypomnę, że w kampanii 2010 roku na ten temat wypowiadali się m.in. premier Tusk, marszałek Komorowski, żądając jak najszybszego wycofania się z Afganistanu, czy obecny na tej sali szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który przedstawił własną koncepcję wycofywania polskiego kontyngentu 21 lutego 2011 roku. Panie ministrze, w jaki sposób będzie przebiegało na podstawie przedstawionej koncepcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego do 2012 roku zredukowanie zadań i zakończenie operacji bojowych i przekazywanie dystryktów? Biorąc pod uwagę, że przekazywane dotychczasowe dystrykty były najspokojniejsze, a te, które należy jeszcze przekazać administracji afgańskiej, są najbardziej niebezpieczne. Czy planuje Pan zmniejszyć realizację zadań operacji przez 11 i późniejsze zmiany polskiego kontyngentu wojskowego? Czy nasi sojusznicy wyrazili zgodę na taką redukcję naszej obecności? Jak w świetle dotychczasowych uzgodnień z naszymi sojusznikami będzie przebiegało przekazywanie poszczególnych dystryktów? Na koniec, panie ministrze, czy polski rząd przygotowuje wariant, że PKW w Afganistanie nie wycofa się w roku 2014? I proszę odpowiedzieć, czy polski rząd zadeklarował na szczycie NATO w Chicago, że Polska zostanie w Afganistanie po zakończeniu misji ISAF, czy też nie? Jeszcze dwa pytania, panie marszałku. Proszę o precyzyjną odpowiedź, czy po roku 2014 na terytorium Afganistanu będą obecni polscy żołnierze w ramach PKW? I ostatnie pytanie, czy w ramach porozumienia z Chicago dotyczących kontrybucji finansowej sprzęt, jaki zostawi PKW w Afganistanie, zostanie odliczony od wkładu, jaki Polska ma zapłacić? I prosiłbym na piśmie, panie ministrze, na pytanie moje.